Cześć. W tym filmie powiemy sobie o tym, jak dodawać i odejmować macierzy. Weźmy sobie dwie macierze 2x2. Jak dodajemy do siebie macierze? Robimy to sumując ze sobą odpowiednie elementy. 1 plus 4 da nam 5. 1 plus 2 da nam 9. 3 dodać minus 3 da nam 0. A minus 5 dodać 8 da nam 3. Jak widać, abyśmy mogli dodać do siebie dwie macierze, muszą być one tych samych rozmiarów. W przeciwnym przypadku nie bylibyśmy w stanie połączyć ze sobą odpowiednich elementów. Jak to będzie z odejmowaniem? Ponieważ odejmowanie jest tak naprawdę dodawaniem liczby ujemnej, odejmowanie będzie wyglądało w pełni analogicznie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dodawanie i odejmowanie macierzy.